raport z akcji, raport z rejonu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Za 10, gdzieś, za 5. 11, czyli końcówka. Można powiedzieć nie pierwszej zmiany, tylko pierwszych czterech godzin pracy, tak jak na przykład dla pani dziewczyny teraz tam olej, który dzisiaj był rozlewany i też przy okazji folię termokurczliwą założyliśmy. Tak mi się teraz jeszcze nasunęło na myśl, bo tak niektórzy piszą, słuchajcie, no i kurczę, jak ja bym się skupił tylko na YouTubie, miał czas i bym się tylko skupiał na YouTubie, może bym miał na to jakąś większą uwagę, wiecie. Ja nie zarabiam obecnie na YouTubie. Wcześniej zarabiałem jakieś drobne, traktuję YouTube jako pamiętnik. Oczywiście testuję różne jakieś shorty, wrzucam itp. itd. Ale się nie nastawiajcie, że będzie to kanał z zasięgami. Robię to no, dla ludzi, którzy sobie to oglądają. Robię to przede wszystkim dla siebie, bo sobie mam frajdę z montowania filmów. No i sobie powiem wam też to jako pamiętnik. Troszkę testuję, czasami wracam do filmów. Dzisiaj nawet paniom pokazywałem jakieś filmiki z przeszłości, a na przykład też grzyby, jakie mieliśmy tutaj wysyp. No, także Sebastian będzie jechał po silnik, będzie jechał z olejami. Masa zadań. Kokosy czekają, no mam nadzieję, że obiecali dzisiaj na 13, że zrealizują to, ale jak to w Kambodży, spodziewajcie się wszystkiego. Także 13 poniedziałek równie dobrze może być godziną 15 w środę, nie ma to żadnego znaczenia. Po deszczu troszkę się zazieleniło, jakieś tutaj powyrastały. A grzyb cały czas pod grzybek tam stoi. No dobra. Jeszcze z takich może nie ciekawostek, ale ostatnio awarie, problemy. A na dodatek teraz jeszcze prąd dodatkowo nie ma. Wiem, że Michał też tam robi sosy i tego prądu potrzebuje, no ale przechodzą jakieś lokalnie burze i no i czasami na chwilę, czasami na godzinkę, ale tego prądu nie ma. Wczoraj mamy pozostałość z tego, co pozostało z wczorajszej fermentacji. Oleju nie wyszło za dużo, ale ta prasa hydrauliczna nie jest jakaś, no nie wyciska specjalnie jakoś tego mleka, dlatego myślę, że najlepszym rozwiązaniem, znaczy najlepsza jest po prostu taka prasa do tego przeznaczona. Jeśli chodzi o tą hydrauliczną, widziałem oczywiście takie prasy wielotonowe, to robiło wrażenie, ale na razie chcielibyśmy w ogóle jakąś taką normalną, dobrą prasę. Na razie zmagamy się z tą, którą mamy, jak widzicie, jest woda, czyli pada codziennie troszeczkę, a dzisiaj nawet taka mała burza była. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. No, w doku będzie, jak to w doku będzie, się zmienia, to wcześniej chłopaki wypalali. Teraz jak widzicie, jest jakieś takie, można powiedzieć, składowisko tutaj pożywienia dla krów, jakaś słoma, jakieś siano, te drzewa ostatnio wycięte. No tutaj też, jak widzicie, trochę deszczu opadało, a droga staje się taką małą rzeczką. Po papajach tutaj zostały tylko z ziemi takie, jak zapewne widzicie, kawałki, nie wiem, tego pnia, można powiedzieć. Dziadek w ogóle tutaj, no widzicie, to takie porobił właśnie zapory, żeby ta woda, która spływa, wpływała tutaj, ale to też może się zakończyć jakąś powodzią. Nie wiem, jednak no, ziemia była tutaj na tyle zła, że ta kukurydza, chociaż kukurydza to jest chyba sezonowa, no ale papaja nie przeżyła, a muszę wam powiedzieć, że żeby papaja nie przeżyła w Kambodży, no to warunki muszą być naprawdę nieciekawe, jeśli chodzi o grunt, o ziemię. Bo jednak ta roślina, tak jak się popatrzy, to wszędzie raczej bez problemu, jak fast praktycznie rośnie.
No i widzę, że dzieje się to, co miało się dziać. Czyli jest powiększany zbiornik, co też może nie jakoś specjalnie mnie cieszy, ale fajnie. Więcej będzie. Michał to ma tam wykorzystanie dla ziemi oczywiście, bo on tam sobie podwyższa teren. Tam, gdzie teraz jest takie wycięte, no nie wiem, czy wam mówiłem, czy nie, ale tam będzie domek wbudowany. No ale potrzebny jest podsypać. Michał mówi, że najbardziej by chcieli to zrobić w porze przed porą mokrą, żeby to, wiecie, się potem uklepało elegancko. A ja widzę, na razie powierają tutaj taką, można powiedzieć, nadwyżkę, która była tutaj na brzegu. No, pełno tej ziemi tutaj jest sporo. No także jak widzicie, potężne inwestycje, potężny plac budowy, dzieciaki za kierownicami. Może nie dzieciaki, no ale na pewno młode chłopaki z tego, co widziałem. Dają radę ogólnie. Seba tam na hamaku sobie ogląda. Tutaj w dużym domu nie ma też prądu. Tak jak i u nas. Michał pojechał na plantację chyba zawieźć sosy, które ostatnio produkował. Także tutaj plac. Jest plac tam ogarniany tutaj. Też, no ciekawy jestem, się zmieni nam tutaj obrazek. Nie wiem, jak tej dużo też ziemi planują kopać. Na razie tam z góry tą nadwyżkę zbiera. Tam teraz powstał kompostownik, tu oczywiście są cytryny. Mogę nawet zaraz tam podejść wam pokazać, no ale z daleka widać, że są. No a jak tutaj już jesteśmy, to zajrzymy tutaj do pasjonów, bo tutaj się podziało. Oczywiście chłopaki też tutaj widzę troszkę pomogli, ale naprawdę ładnie się te pasiony rozrastały tutaj. Myślę, też idealne. Ten były kiedyś tutaj tunel. Idealny miał też predyspozycję do tego, żeby te pasiony się tutaj rozrastały, ale jakoś owoców nie widzę. No, ale pięknie to wygląda, w mojej opinii. Tutaj już jesteśmy przy cytrynach. Tutaj też mango jest. Ale na drzewach już chyba nic nie pozostało. No, a tu jesteśmy przy cytrynach, zobaczcie. Ile cytryny. Pięknie sobie rosną. Ja jakoś sobie może jedną gdzieś zerwę. A to chyba jeszcze nie jest dobra, jakąś taką żółciutką. Chętnie bym sobie z wodą wypił. O, a tu mamy mango. Drzewo od Michała. No i sporo na ziemi. Czas na reklamę. Pięknie wyglądają te krzewy, zobaczcie ile. Tutaj mamy cytryn. O, ja jedną nagram na dowód, że jedną porwałem z sadu, taką piękną. Ale jest trochę tych żółtych. Jeszcze w ogóle muszę kiedyś podpytać Michała, bo zapomniałem, ale ostatnio też robił limoncello alkohol, czyli taki z cytryny, nie wiem, cytryny z cytryną. Tutaj zobaczcie, jaka cytryna przepiękna. O, duża naprawdę, nawet jak na te cytryny, co są u nas, tutaj jest taka już cytryna bydlak. Znak będę się rozwija, tutaj też, jak widzicie, nowe zabudowanie, kompostownik. Też by mi się coś takiego przydało.
No i za jakiś czas będę chciał coś takiego zbudować. A tutaj już jesteśmy przy załadunku po drugiej stronie. My już z powrotem na hali. Pani tam starała się sprzątać w pomieszczeniu, ale nie było prądu, teraz wrócił. Znowu coś tam jeszcze ogarnia. W każdym razie problemy z prądem cały czas, a tam, jak widzicie, idzie jakaś burza. Czuć już ochłodzenie, myślę, że spadła temperatura. No jest teraz, niby tutaj pokazuje 34,4, ale ostatnio tutaj akurat na tych metalowych drzwiach tak oscyluje w okolicach 40, a nawet więcej tam nieraz wam pokazywałem. Niech pada, podlewa tutaj roślinki. Także płaszcz, parasolka i lecimy. Pokażę wam, jak obecnie nam się robi wodospad, kiedy są takie mocniejsze opady. Jak widzicie, tutaj powierzchnia dachu jest dosyć duża, także teraz akurat przestaje padać, ale wody bardzo dużo się, jakby nie było, leje. No, że tutaj mamy tą wyspę i oczywiście zbiornik, który zazwyczaj w porze suchej niestety wysycha, także ryb tutaj się nie utrzyma raczej. W każdym razie, o, taki nam się wodospadzik pięknie robi. Dobra, wodospad wodospadem. Fajnie, że pada. Nie będzie trzeba tak tutaj na farmie dużo podlewać, bo ostatnio chłopaki naprawdę dużo mieli pracy, a i tak wiem, że tam problem z kakaowcami był. Ogólnie no susza, a teraz mamy kilka dni opadów i już widać, że tutaj te wszystkie chwasty, nie chwasty, odżywają, ale też inne, drzewa, rośliny. Także miło i przyjemnie. Na dzisiaj to już było wszystko. Jeśli podobają się wam materiały Cambo Life, to zostawcie suba, dajcie łapkę do góry oraz mile widziany będzie komentarz. Do zobaczenia.